Zdobył 330 medali. Wszystkie razem ważą 13 kg. Dwukrotnie został wicemistrzem świata w sportowym ratownictwie wodnym. Józef Różalski z Ostrowca Świętokrzyskiego każdego dnia przepływa co najmniej 4 km. W marcu skończy 70 lat i wcale nie zamierza spoczywać na laurach. Spotkała się z nim Ewelina Wojtusik. Mój brat starszy Tadeusz grał w KSO Ostrowiec, wcześniej w Zrywie, w drużynie piłki wodnej. Stał na bramce. Mnie zaszczepił pływaniem, przyciągnął mnie na basen i tak się rozpoczęła moja kariera. Spodobało mi się to pływanie. Zacząłem trenować, uzyskiwać coraz lepsze wyniki. Zacząłem wygrywać, powiedzmy, w swojej kategorii, bo to zaczęło się w 1955 roku, jak pamiętam, to pierwsze takie zawody, więc to były mistrzostwa szkoły. Wygrałem chyba dwie konkurencje i od tej pory zacząłem regularnie uczęszczać na treningi. Stworzyliśmy bardzo mocną drużynę juniorów, waterpolistów. Nie mieliśmy sobie równych w Polsce. Wygrywaliśmy dwucyfrowymi wynikami i także z biegiem czasu odszedłem od pływania i zacząłem trenować piłkę wodną. Oczywiście nie przerywając startów w zawodach pływackich. Były dosyć ciężkie czasy. Była jedyna możliwość wyjazdu na zawody, gdzieś zwiedzić kraj i tak dalej. Nawet takie hasło było ułożone, chcesz zwiedzić kraj, w piłkę wodną graj. Jak był mecz piłki wodnej na stawach, to było Hutniczyk. To ludzie tak szli jak w tym czasie do pracy, do huty. Masę ludzi szło, bo to była powiedzmy niedziela i powiedzmy grało się na tym stawie. Na stawie był basen zrobiony, wyznaczony powiedzmy z konstrukcji metalowych, deskami obity, 50-metrowy. No i oczywiście były tam hodowla ryb, też była założona, karpie. Także w czasie meczu, jak żeśmy grali powiedzmy z zawodnikami, to oprócz tego, że zawodnik, to jeszcze karpie się pod ciałem przesuwały. 2 lata grałem w reprezentacji Polski juniorów, następnie przeszedłem do reprezentacji seniorów i tak do 75 roku, 13 lat, nieprzerwanie byłem powołany do kadry narodowej. Studia też były ukierunkowane już Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunek pływanie i piłka wodna, w tym się specjalizowałem. Pasją, ma zamiłowanie do sportu, do jako trener, jako instruktor, jako ratownik, udziela się społecznie, mimo że ma 69 lat, bardzo jest aktywny. Jest najwybitniejszym mastersem w historii naszego 80-lecia. Na 80-lecie zadeklarował 80 medali, a zdobył 126. Unosimy ramiona. Do góry, unosimy ramiona. Potrafił nas tutaj zintegrować, potrafił zachęcić nas do przyjścia na basen, potrafił przekonać, że warto ruszyć się w domu, warto przekonać się, że mamy jakieś jeszcze w sobie możliwości, które pozwolą nam tutaj zrealizować się jako ludzie już w wieku 60 plus i wyżej, ale równocześnie przełamać lęk przed wodą. Często, gęsto ludzie są samotni. Na przykład ja należę do takich, zmarła mi żona 2 lata temu, pozostawałem długo w traumie i przekonałem się, że przyjście i tutaj wspólne zajęcia z grupą, zajęcia rekreacyjne, później jakieś spotkania po basenie powodowały, że człowiek ponownie nabrał chęci do życia, wiary w siebie. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 medali złotych. Jak na przykład są zawody za granicą, no to dzwonimy do siebie, wysyłamy SMS-y przed samym startem, czy no, ale już jak już wygra, albo już po zakończonych zawodach też się kontaktujemy i no najczęściej, no jest wiadomo, że mam też dużo nauki i ciężko mi jest nawet znaleźć nawet
chwilę wolnego czasu na obejrzenie na przykład całych zawodów, jak dziadek jest za granicą, ale jak są tylko dostępne na internecie, czy są w telewizji, no to staram się je zawsze oglądać i wtedy trzymam kciuki. Jak wraca z zawodów i ja czy wysyłam zdjęcia, czy mówię, jakie medale zdobył, to otrzymuję wiele gratulacji i każdy do mnie pisze, że pogratuluj dziadkowi, powiedz, że jesteśmy z niego dumni. Założyłem sobie takie moje założenia, bo ja stawiam sobie jakieś tam cele, że w tych roku, 70 roku życia chcę zdobyć 70 medali. Więc aby to zrobić, muszę wystartować około 15-16 zawodach w ciągu roku. Przychodzę rano na bazen, wchodzę, przepływam swój zadany trening, który sobie układam. Wchodzę, przychodzę do domu, jestem pełen życia, mogę pracować, mogę... Inne nastawienie na życie, nie narzekam, nie szukam jakimś, że tak powiem, dziury w całym, to źle, to jestem inaczej usposobiony do życia, dzięki właśnie temu treningowi i temu pływaniu. Pozazdrościć. Pan Józef w tym roku chce wystartować w Mistrzostwach Europy, a w przyszłym w Mistrzostwach Świata oczywiście, w sportowym ratownictwie wodnym.